Cała Polska przez kilka ostatnich tygodni trzymała kciuki za życie 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Niestety, w poniedziałek 8 maja ta nadzieja zgasła. Serce chłopca przestało bić. Po tym wszystkim, czego dowiadujemy się o tej sprawie, wielu z nas mogłoby zadać sobie pytanie, czy na pewno nie dało się zrobić nic więcej, by ochronić Kamilka przed tym okrutnym losem? Ja nazywam się Bartosz Wojsa, a to jest Pokój Zbrodni. Pokój Zbrodni. Tak naprawdę nie wiadomo, jak długo trwał koszmar 8-letniego chłopca z Częstochowy. Kamilek, podobnie jak jego rówieśnicy, był wesołym dzieckiem. Lubił chodzić do szkoły, miał wielu kolegów i wiele koleżanek. Snuł pierwsze dziecięce plany o tym, kim chciałby zostać w przyszłości. Tego, jaką drogę ostatecznie by wybrał, już nigdy się nie dowiemy. Jego marzenia zostały roztrzaskane przez 27-letniego Dawida B., ojczyma chłopca, partnera jego matki. Kamilek dokładnie 3 kwietnia 2023 roku trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Pogotowie zawiadomił jego biologiczny ojciec, pan Artur, który tego dnia przyszedł odwiedzić swojego syna. To, co zobaczył, było dla niego czymś niewyobrażalnym. Okazało się, że chłopiec musiał być maltretowany. Miał liczne obrażenia, w tym oparzenia obejmujące aż 25% powierzchni ciała. Malutka twarz, tułów, ręce i nogi w bąblach i skórnych pęknięciach. Kamilek musiał przeżyć prawdziwe piekło. Lekarze robili co w ich mocy, by uratować 8-latka. Chłopiec przeszedł 4 operacje usunięcia tkanek martwiczych i przeszczepów skóry. Jego stan od początku był jednak bardzo ciężki, więc lekarze wprowadzili go w śpiączkę farmakologiczną. Kamilek leżał na oddziale intensywnej terapii. Historia chłopca poruszyła całą Polskę. Ruszyła zbiórka na leczenie, w której udało się zebrać ponad 600 tysięcy złotych, a w międzyczasie śledczy odkrywali kolejne makabryczne szczegóły dotyczące tego, co spotkało Kamilka. Magdalena B., jego matka, miała mieszkać nielegalnie w częstochowskim mieszkaniu jej siostry Anety J. od 2017 roku. Wówczas wprowadziła się tam z mężem, Dawidem B. Urząd Miasta w Częstochowie poinformował media, że w 2009 roku w mieszkaniu komunalnym zamieszkiwało 5 osób, a obecnie jest tam zameldowanych 6 osób. Pozostali, w tym matka i rodzeństwo Kamilka, nie mieli statusu lokatorów i nie byli tam zameldowani. Media donosiły, że łącznie w lokum żyło aż 12 osób, w tym 8 dzieci. Magdalena B. nigdy nie ubiegała się o mieszkanie komunalne, choć zapewniała urzędników, że szuka mieszkania. Pobierała też świadczenia pieniężne. Nie wiadomo, w którym dokładnie momencie ojczym Kamilka zaczął się nad nim znęcać. Dawid B. jest podejrzany o usiłowanie zabójstwa i znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem. Ustalenia służb w tym zakresie mrożą krew w żyłach. 27-latek miał m.in. bić i kopać dziecko, przypalać jego ciało papierosami, kłaść go na rozgrzanym piecu węglowym i polewać wrzątkiem. Kamilek miewał też złamania kończyn. 8-latek przeżywał okropne katusze. Równie bulwersujące w tej sprawie jest to, że sygnały świadczące o przemocy nie były niestety poważnie traktowane przez otoczenie Kamilka. Chłopca zawiedli wszyscy, nie tylko ci, którzy mieli mu być najbliżsi, ale również otoczenie, szkoła, sąsiedzi, znajomi. Okazuje się bowiem, że pracownicy socjalni już w 2022 roku wnioskowali o odebranie Magdalenie B. praw rodzicielskich, ale ostatecznie kobieta ich nie straciła. Postępowanie umorzył sąd, a małżeństwo wyjechało z Częstochowy do Olkusza. Tam po pewnym czasie ośrodek pomocy społecznej założył Magdalenie B. i jej mężowi niebieską kartę z powodu zaniedbywania dzieci. Od listopada 2022 roku rodzina miała również nadzór kuratora, a Kamilkowi zdarzało się uciekać z domu. W listopadzie błąkał się sam po Olkuszu, aż ktoś go zauważył, gdy siedział na przystanku autobusowym w samej piżamie. Przewieziono go wówczas do szpitala, był wychłodzony. Innym razem 8-latek miał nie chcieć wracać w sfery zimowych. Płakał i mówił, że Dawid, jego ojczym, jest zły. W przeszłości Dawid B. miał zatargi z prawem. W 2003 roku wraz z bratem bliźniakiem jako 7-letnie dzieci stanął przed sądem rodzinnym w Częstochowie. Sprawa miała związek ze śmiercią 9-letniej Sandry. Dawid B. miał wraz z bratem wepchnąć dziewczynkę do okolicznego stawu. 9-latka utopiła się. Sąd uznał jednak tamto zdarzenie za wypadek podczas zabawy i bracia uniknęli kary z racji wieku. W 2019 roku z kolei Dawid B. wyszedł z więzienia, w którym odpowiadał za rozbój, kradzież
ofierze groźby karalne i naruszenie nietykalności cielesnej. Po wyjściu z więzienia wziął w 2020 roku ślub z Magdaleną B., ale, jak relacjonują świadkowie, miał nigdy nie zaakceptować dzieci kobiety z poprzednich związków. W tej sprawie policji zdarzało się interweniować w mieszkaniu rodziny, ale za każdym razem, jak twierdzą dziś funkcjonariusze, podczas tak zwanego wywiadu sąsiedzkiego nie pojawiały się żadne uwagi i nic nie wskazywało na to, aby w rodzinie dochodziło do przemocy czy znęcania się nad dziećmi. Również sami sąsiedzi twierdzili, że nic złego w tej rodzinie się nie działo. Ostatecznie w Olkuszu matka Kamilka i ojczym Dawid B. nie płacili za wynajem mieszkania. Gdy wreszcie zainteresował się nimi tamtejszy sąd rodzinny, szybko wrócili do Częstochowy i ponownie zamieszkali u Anety J. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że szkoła, do której chodził Kamilek, również mogła zrobić więcej, by ochronić chłopca. Na zdjęciach, które w sieci odnaleźli internauci, widać, że ośmiolatek przychodził do placówki poobijany. Miał siniaki na twarzy, przychodził też do szkoły ze złamaną ręką. Matka broniła się przed nauczycielami, że syn upadł, że wylał na siebie herbatę, że sam sobie to zrobił. Czy z chłopcem porozmawiał wówczas szkolny psycholog? Czy gdyby ktoś drążył temat i zaopiekował się dzieckiem, dziś ośmiolatek mógłby żyć? Dziennikarze ustalili, że szkoła miała podobno informować MOPS o złamanej rączce chłopca. Był też odsyłany ze szkoły do lekarza razem z matką. Jedna z nauczycielek, wychowawczyni, miała według nieoficjalnych doniesień dzwonić i pisać do matki, pytać, czy nie dzieje się u nich nic niepokojącego. W końcu podzieliła się swoimi obawami z opieką społeczną. Jak wiemy, nic konkretnego w tej sprawie nie zrobiono. Nic, co mogłoby faktycznie pomóc Kamilkowi. Podobne pytania o losy dziecka można by zadać sąsiadom rodziny, pracownikom socjalnym, pozostałym domownikom częstochowskiego mieszkania, a także policji. Wszędzie słyszy się jednak w zasadzie to samo. Nie wiedzieliśmy, nikt nic nie zgłaszał, nie zauważyliśmy nic niepokojącego. Matka co, nie widziała, nie, co się dzieje? Ja wiedziałem, że jest Częstochowy, ale nie wiedziałem, że tutaj gdzieś mieszka. Pozostaje pytanie, czy potrzeba oficjalnego zgłoszenia, by na własne oczy zobaczyć cierpienie dziecka? Kiedy Kamilek trafił do szpitala w Katowicach, a cała Polska dowiedziała się o tym, co przeszedł, w kraju niemal wszyscy trzymali za niego kciuki. Hospitalizacja trwała tygodniami i do samego końca tliła się nadzieja, że uda się uratować chłopca. Niestety, jego stan tylko się pogarszał. 7 maja biologiczny ojciec Kamilka, pan Artur, poinformował, że chłopiec przyjął ostatnie namaszczenie. Zaledwie dzień później, 8 maja, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka poinformowało o śmierci chłopca. Ludzie, którzy zaangażowali się w pomoc dla ośmiolatka, ale również ci obserwujący sprawę z boku, nie mogą się z tym pogodzić. Widać to w mediach społecznościowych, gdzie odzew, fala wsparcia, kondolencji i modlitw w intencji dziecka jest niezliczona. Pieniądze ze zbiórki, które miały być przeznaczone dla Kamilka, zostaną zwrócone tym, którzy je wpłacali. Ale ludzie mówią wprost, że wpłaciliby je ponownie, żeby tylko ośmiolatek mógł żyć. Śledztwo w sprawie jeszcze trwa, ale już wiadomo, że zarzuty dla ojczyma Kamilka mogą zostać zaostrzone. Gdy nagrywaliśmy ten odcinek programu, szef Ministerstwa Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro właśnie zapowiadał, że zalecił prokuraturze przekwalifikowanie czynu na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem oraz ubieganie się o karę bezwzględnego dożywocia dla sprawcy Dawida B. Magdalena B. również usłyszała prokuratorskie zarzuty i została zatrzymana razem ze swoim mężem, ojczymem ośmiolatka. Oboje przyznali się do winy. Matka Kamilka zdążyła nawet wysłać list do sądu rejonowego w Częstochowie, z którego wynika, że tęskni za dziećmi i chce się z nimi zobaczyć. Wcześniej nie ruszyła nawet palcem, gdy jej mąż Dawid B. katował jej synka. Reakcja sądu była natychmiastowa, zakaz kontaktowania się z dziećmi na czas prowadzonego postępowania. Magdalena B. ma jeszcze 5 dzieci, które obecnie przebywają w ośrodku lub rodzinie zastępczej. Zbigniew Ziobro mówił przed kamerami to, co wielu z obserwujących tę sprawę miało w głowach. Cierpienie Kamilka i zadawany z premedytacją, świadomy, okrutny ból, który doprowadził do jego śmierci. Jaki to jest poziom bestialstwa i zezwierzęcenia, aby tak traktować drugiego człowieka, do tego dziecko? To jest coś, co nie mieści się w głowie, podkreślał szef Ministerstwa Sprawiedliwości. Sprawa Kamilka z Częstochowy może być dla nas wszystkich bolesną, okrutną lekcją. Lekcją człowieczeństwa, tego by zwracać uwagę na ludzi w naszym otoczeniu, zwłaszcza na dzieci, by reagować, jeśli widzimy krzywdę. Wyciągnąć pomocną dłoń nawet wtedy, kiedy nie mamy pewności, że coś jest nie tak. Być może dzięki temu w przyszłości komuś innemu uda się uniknąć cierpienia, jakiego doświadczył ten 8-letni chłopiec, bo lepiej reagować zbyt często, niż nie reagować wcale. Pokój zbrodni.